Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Moi drodzy, na samym początku chciałem was przeprosić, że tak długo nie było odcinka z Gry Brawl Stars. No ale niestety w tej gierce ostatnio nic się nie działo. Ostatnia aktualizacja była naprawdę bardzo rzadka, jeżeli tak to mogę określić. Ale na szczęście w moim sklepie pojawił się dzisiaj nowy Star Power do najnowszego Zadymiarza, czyli do Colette. I dzisiaj sobie oczywiście potwieramy kilka skrzynek, aby odblokować nowy Star Power. Będzie już to drugi Star Power do Colette i dzisiaj sobie te dwa Star Powery porównamy. Który z nich jest lepszy? To się okaże. A teraz na szybko, moi drodzy, polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Jesteście mega kochani, dziękuję wam ślicznie za wsparcie. Sprawdźcie swoją skrzynkę mailową koniecznie, ponieważ odesłałem wam kody PSC o wartości 20 zł, za to będziecie mogli sobie kupić coś w sklepie. Jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel i chcielibyście wystąpić na moim odcinku i wygrać przy okazji kodzik PSC, nagrajcie wasze zakupy, podeślijcie mi na kodfarel@gmail.com. Oczywiście mój e-mail znajdziecie w opisie, a jeżeli się pojawicie u mnie na odcinku, to znaczy, że wygraliście 20 zł PSC. Standardowo przypominam o zostawieniu łapeczki w górę, 10 tysięcy łapek i wlatuję nawet jutro odcinek z Gry Brawl Stars. Coś wymyślę, żeby było ciekawego. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał. No i zapraszam wszystkich na pixieshop.pl po przekozackie koszulki. Link w opisie. Moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie i sprawdźmy sobie, co mamy dzisiaj w sklepie. W sklepie, moi kochani, mamy ofertę pakiet Festiwal Księżyca za 94 zł. Wow! 8 tysięcy monet, 360 gemów i 5 razy megabox. Nieźle. Do tego mamy darmową skrzynkę, którą sobie w tym momencie otwieramy. 48 golda i mamy możliwość kupienia gwiezdnej mocy do Colette. To będzie już drugi Star Power do tej postaci. Super atak Colette daje 10% tarczy na 5 sekund. Każdy z trafionych zadymiarzy przeciwnika dodaje 10% ochrony. O kurczę, brzmi ciekawie. Na szczęście Colette w końcu będzie miała troszeczkę więcej HP. I nawet jak będziemy podjeżdżali jakiegoś oponenta, ja zawsze się zrażałem tym, że podjeżdżałem Colta, a on mnie sprayował, albo 8-bitowca i po prostu jest mega ciężko Colette pokonać postacie dystansowe. Mam nadzieję, że teraz dzięki tej tarczy uda nam się bez problemu pokonać przeciwników. Za chwileczkę tego Star Powera sobie kupimy, chyba że wypadnie nam ze skrzynek. Sprawdźmy sobie na początku nagrody karnetu. Jest pakiet odznak i jest 11 skrzynek. Otwieramy Big Boxa, boom! Pięknie! Od razu Star Power, nie gadajcie! Tak jest! Zaoszczędzone 2000 golda, coś pięknego, moi kochani. Gwiezdna moc, składka zdrowotna. Pięknie. Pozostałe skrzynek nie będę otwierał, ponieważ sobie zostawię na czarną godzinę, żeby na przykład wydropić sobie jakiś nowy Star Power albo gadżet, jeżeli się coś nowego pojawi w grze. Dobrze, moi drodzy, wchodzimy na moją Trixie Colette i sprawdźmy. Mamy gadżet, który nazywa się Nie Nie. Gadżet zostawiamy, niedługo będzie pewnie nowy gadżet w grze do Trixie Colette. I mamy też dwa Star Powery. Albo dociśnięcie. Wszyscy zadymiarze przeciwnika pod wpływem szarży Colette są przenoszeni do najdalszego miejsca strefy ataku. Jest to fajny i przydatny Star Power. Albo, moi drodzy, składka zdrowotna. I na chwilę obecną weźmiemy sobie składkę zdrowotną, zagramy sobie meczyk, przetestujemy sobie i porównamy sobie te dwa Star Powery. Powiem wam, że ta oferta naprawdę mega mnie kusi, jest mega korzystna, no ale mi niestety ona się nie przyda, co bym mógł zrobić, tylko ewentualnie dokupić sobie golda i gemów. Ale jeżeli wy będziecie kupowali taką ofertę, no to jakbyście mnie wsparli z kodem Farel, podesłali mi to na maila, jak kupujecie, na pewno się pojawicie u mnie na odcinku. Także dziękuję wszystkim wspierającym za wsparcie. Lecimy, moi drodzy, z gierką solo. Bardzo fajna mapka. W sumie nie wiem, czy Colette się na niej sprawdzi, ale miejmy nadzieję, że tak. Wiem, że na pewno tutaj będzie występowała Penny. O właśnie, Pam. Pam nie może się rozwinąć na tej mapie. Musimy od razu ją dojeżdżać. Najlepiej by było. O kurczę, jeszcze ma Star Power, cwaniara. Na samym początku może się skupmy. Właśnie, Penny tu jeszcze idzie. Skupmy się na Power Cubesach. Nazbierajmy ich jak najwięcej. No chodź, Pamelka. Ona, kurczę, ogarnia. To nie jest jakiś głupi gracz. Ona ogarnia, widzę tutaj gierkę. Nawet spoko. Mamy też tutaj Penny z mortarem. Kurczę, jak ona rozstawi ten mortar, to będzie przypał! Właśnie o tym mówię i ten mortar mnie tutaj goni. Dobra, teraz jest moja szansa, aby to wygrać. Bomba, 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 bomba. Ona leży, na niej leży. Koks totalny. Czy ta Pamelka się wyrżnęła? Czy ktoś ją podjechał? O kurczę, fajnie. Dobra, jest kolcik. Jazda! Jest i tarcza! Haha! Kolt w szoku. I dojazd! Woohoo! Nie! Miałem tą tarczę, ale niestety Colt miał 90 HP i mnie zultował. O tym właśnie mówiłem, że Colt jest po prostu najgorszą postacią na Colette. Ach, spróbujmy jeszcze raz. Jak to mówią, kto nie ryzykuje, szampana nie pije, ryzyko tam było.
Mamy Colta. Teraz się zemścimy. Raz, dwa, gadżet, trzy i śpisz. No, strzelaj! Woo! Jak gracie Colette, to pamiętajcie. Pierwszy podstawowy atak, drugi podstawowy atak, gadżet i kolejny, trzeci atak. Wtedy na pewno zadymiarza pokonacie. Bi. 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 Brrr. Dojazd, dojazd. Copam się, rozjechana. Pięknie. Kurczę, Ems. Ems tutaj ładnie, ładnie zatańczyła ze mną. Rosa, raz, dwa, trzy. Gadżet. Okej, uciekła w krzaki. Ona będzie się leczyła. Ma ten star power pewnie. Dobra. Hello, MZ! Dobra, niestety nie udało mi się jej pojechać, ale mam fajną tarczę. Więc skok totalny. Dostała, ale przyjęła petardę. Dobra, Farrell. Ochłoń, ochłoń troszeczkę. Pięciu zadymiarzy w grze. No i jeszcze jest dym, jeszcze jest dym. To nie jest spokojna sytuacja tutaj. Ja się chowam. Dobra, Dynamite go porobi w 100%. Jakie teamowanko? I co ty, gościu? Pijany jesteś, co ty, mordo? Okej, zostałem z tym Dynamite'iem, tak? Coś pięknego, dobra. Cyk, potańczymy z nim troszeczkę. No z tym Dynamite'iem będzie problem, kurczę, to jest thrower, tak? Muszę uciekać. Resetować hapsy. Ult! Dojazd! Odbiłem się! Wpadłem w gadżet! Ulta jego nie! 700 HP, co? Ależ on to zrobił! Szkoda, że ten Ultimate Attack nie jest taki mocny, żeby go tak, wiecie, z 2000 mu sprzedać. Nie wiem w sumie, ile był ten damage. Powiem wam tak, Star Power jest spoko. Co prawda 10% obrażeń to nie jest wcale tak dużo, no ale może uratować życie. Przetestujmy sobie teraz drugi Star Power i porównajmy je. Dobra, testujemy sobie teraz ten drugi, nie składkę zdrowotną, tylko dociśnięcie. Dociśnięcie już w sumie miałem, testowałem, ale chcę po prostu wam pokazać, na czym ten Star Power polega. Dobrze, moi drodzy, lecimy, let's go! Mamy jakieś cuby? Shelly u góry, wejdzie w krzaki. Jakby weszła w krzaki, to mogłabym je tutaj przez te krzaki właśnie porobić. Tutaj ktoś w tych krzakach jest, ale nie wiem kto. Ja nie będę ryzykował teraz. To jest Surge. Surge by mnie porobił na pewno. Dobra, poczekajmy. Chcesz zatańczyć, gościu? To ja ci zaraz pokażę, jak się tańczy z Farrellem. Dostałeś. I co ty na to? I co ty na to? Jeszcze jednego chcesz strzała? To wypadł mi z tych krzaków. Ale on tym Surge'em nie nabije sobie na mnie ulta. Mordo, ty masz, wiesz, zasięg, kurde, 2 cm. Bibi. Bibi się tu rozwinęła. Już 4 power cubesy, to jest za dużo. Kurde, Jackie? 10 Jackie? Mam nadzieję, że nie ma gadżetu, który przyspiesza jej chodzenie. Dobra, 3 zadymiarzy, 5 power cubesów i 10 power cubesów. Oni chcą mnie zamknąć tutaj w kanapeczkę. Jak widać, ja muszę chodzić tego Jackie. Odejdź, odejdź ode mnie. Tak jest, wypad, wypad z baru. Ona czeka, aż się zmniejszy strefa. Jackie jest cwana, bo ona wie, że nie może podejść do Bibi, a Bibi wie, że nie może podejść do Jackie. A Farrell wali na daleko, więc też muszą się pilnować nawzajem. Dobra, bomba, 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 gadżet, bomba, dojazd, 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 padła! Pięknie, moi kochani, porobiłem to. Raz, dwa, trzy. Nie, 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 nie bij, nie bij, nie bij. Aj, 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 drugie miejsce, no nie było szans, kurczę, zabić tej Bibi. Bardzo wolno na Trixie Colette się ładuje amunicja. Nie ma takich 3 szybkich strzałów, tylko właśnie trzeba troszeczkę poczekać. Co mogę powiedzieć? Nic się nie stało. Panowie, nic się nie stało. Dobra, otwieramy tą skrzyneczkę, mamy pierwszego power cubesa. Powiem wam, że ciężko. Ciężko jest w ogóle grać Colette. Jeżeli macie Colette, dajcie znać w komentarzu, co o tym zadymiarzu sądzicie. A ty, ole mi wcisnęła. Ci wam powiem, że tu byłem w szoku w tym momencie. Pam, raz, dwa, trzy. Dojazd. Odepchałem ją. Bibi skroi cuby. Najgorzej. Po raz kolejny Bibi będzie miała za dużo. Dobra. Tom Jessie na razie zostawię w spokoju. Raz, dwa, gadżet. Tu w dojazd. Ajajaj, ale żebym to popsuł. Najgorzej. Dawaj, dawaj, Tom Jessie. Ciśnij tą Bibi. Ciśnij tą Bibi. Dobra, bomba. 2800 przyjęła. Raz. 8-bitowy sam dojeżdża. Dwa. Kroję, 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 kroję. Ale laser dostałem. Uciekam, uciekam. Mam 9 power cubesów. Jest spoko. Ja bym zrobił tak. Poczekam troszeczkę, aż się strefa jeszcze zmniejszy. Raz, dwa, trzy. Dobra, dostałem wichurą. 8-bitowca mam tak naprawdę na strzała. Pyk. Czy cię wrzucić w strefę? Później cię wrzucę w strefę, co? 8-bit, dobra. Tu jest Piperka, która ucieknie ultem, tak czy siak. Tu jest Jessica. Jessie, z tym kanonem to wiesz, mi stąd wyjazd rób, tak? Pyk, pyk, dojazd. Ciach.
No i leżą. Niestety nie udało mi się nikogo wytrącić do strefy, bo chciałem zrobić to tak, że ultimate atakiem wypnę kogoś do strefy i zginie, ale już było za ciasno. Miałem Piperkę z prawej, Jessie z lewej. Na szczęście udało się wygrać. Dobrze, moi drodzy, a więc podsumujmy sobie teraz te dwa star powery. Dociśnięcie, czyli star power, dzięki któremu odpychamy przeciwnika, kiedy użyjemy ultimate ataku. No jeżeli podjeżdża nas jakiś ból, no to spoko, bo bierzemy go na barana i odpychamy. Bez tego star powera byśmy tego nie zrobili, aczkolwiek on nie daje tak naprawdę nam żadnej przewagi, jeżeli chodzi o życie. Będziemy podjeżdżali Colta, Colt nas zesprejuje, no i giniemy. Więc dociśnięcie jest średnim star powerem. Oczywiście tylko moim skromnym zdaniem. Ja z pewnością będę grał tylko składką zdrowotną, ponieważ będziemy mieli dzięki temu 10% tarczy. Tarcza z pewnością zawsze uchroni nas przed jakimś niespodziewanym atakiem wroga. Wiadomo, o co chodzi, jak będziemy dojeżdżali, mamy większą szansę na przeżycie, ponieważ jesteśmy mniej podatni na ataki innych graczy. Czyli moim zdaniem składka zdrowotna jest numerem 1, jeżeli chodzi o star powery, a star powerem numer 2 jest dociśnięcie. Także, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, czy już odblokowaliście Trixie Colette, czy jeszcze wam się nie udało, jakim star powerem wolicie grać. Nie zapomnijcie wpisać kodu FARAL w sklepie Brawl Stars, kodzik resetuje się co tydzień, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!